Państwu, przed nami pierwsza część konferencji prasowej Tomasz Jagiellonia, Białystok, Krakowie. Jest z nami trener drużyny gości, pan Michał Probierz. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. No, zaczęliśmy bardzo dobrze, bo byliśmy dobrze zorganizowani i po stałym fragmencie gry otwarliśmy wynik i zbyt prosto daliśmy odbudować Jagiellonii, tracąc taką bramkę. Akurat tutaj kwestia jej komunikacji i też tak samo organizacji, ale to gdzieś tam za chwilę następne problemy się zaczęły, bo mieliśmy wymuszoną zmianę i to gdzieś tak też akurat Jabłoński, który miał kartki, Dodatkowicz, który nam wypadł do końca już praktycznie sezonu i tutaj musieliśmy Syplaka przełożyć. Na pewno Pestka, który wszedł, to zaliczył dobre spotkanie, mimo że w ostatniej minucie, tak, w ostatnich minutach odbiła się piłka od jego pleców i Jagiellonia wygrała. Później na pewno mecz był bardzo szybki, bo akurat widać, że jeden i drugi zespół chciał wygrać. W pewnym momencie nie potrafiliśmy wykorzystać tego, że mieliśmy dużo wolnego przestrzeni za linią obrony i nie potrafiliśmy tam zagrać. I to, jeżeli w takich meczach się tego nie robi, to ciężko później to wygrać. Na pewno po 2-1, po stracie bramki wróciliśmy do gry i mieliśmy sytuację na 3-2 i szkoda, że Cezaric nie wykorzystał tego, ale później przegraliśmy trochę w pewnym momencie za łatwo. Oddaliśmy inicjatywę i chyba byliśmy pewni, że ten wynik już jest końcowy, a Jagiellonia walczyła do końca i zdobyła tą trzecią bramkę. Szkoda na pewno dla nas, bo byliśmy do tego meczu dobrze przygotowani i nastawieni, ale taka jest piłka, trzeba po prostu dalej solidnie pracować i szkoda, widać w takim meczu właśnie brakuje tego Mateusza, którego wszyscy narzekali wcześniej, a to widać, że to jednak był jakiś skrzydłowy i ci skrzydłowi muszą zdecydowanie więcej jeszcze dawać, ale będziemy solidnie nad tym pracować. Przegraliśmy z zespołem, który no, nie ma co ukrywać, że jest zbudowany już dłużej i jedynie co na przykład tyle lat tu byłem i zaskoczony jestem tak małą ilością ludzi, że rzeczywiście nie wiem, czemu ludzie nie chodzą tu na stadion i jak zawsze było i to chyba gdzieś tam ta tendencja jest na tych wszystkich stadionach coraz mniejsza i jeżeli takie mecze są, to szkoda, że o takiej godzinie w sobotę, że nie był pełny stadion, przynajmniej do połowy nawet pełny. W szczególności, że tu tyle lat byłem, to wiem, jak za tą piłką wszyscy tu tęsknię. Irkowi wypada mi pogratulować i taka jest piłka. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Do naszej konferencji.